Siemanko, witam w moim pokoju, nazywam się Kamil Pfeiffer. A ja Łukasz Komuda i kłaniam się nisko. Jesteśmy Ekonomia i cała reszta. Dzisiaj porozmawiamy o temacie, który sporej części z Was dotyczy, czyli albo o śmieciówkach, albo o umowach cywilnoprawnych oraz innych niestandardowych formach zatrudnienia. Zależy, kto nazywa. O umowach elastycznych, znaczy elastycznych formach zatrudnienia. Tak. Bo to jest chyba taka alternatywna kontrnazwa dla śmieciówek. Zapraszamy na piękne intro. Słowem wstępu, o czym będziemy mówić? Będziemy mówić o dwóch takich głównych obszarach, w których będziemy szukać, co jest prekariatem i co jest śmieciową umową. To będzie z jednej strony, co są umowy cywilnoprawne, czyli umowy o dzieło i umowy zlecenie. Z drugiej strony samozatrudnienie. I to będzie w kontrze do umowy o pracę, która jest takim taką standardową formą zatrudnienia, która powinna być tak w większości. Albo przynajmniej powinna być dostępna dla każdego z nas z bardzo nielicznymi, konkretnymi wyjątkami. Dane na temat liczby umów o dzieło i umów zlecenia publikuje GUS co roku. W 2019 roku umów o dzieło i umów zlecenia razem, to znaczy takich osób, które pracowały tylko wyłącznie na tych umowach cywilnoprawnych, było 1,2 miliona na ponad 16 milionów ludzi na rynku pracy. Jeśli chodzi o osoby samozatrudnione, to tych osób jest ponad 2,5 miliona. Natomiast jeżeli weźmiemy wyłącznie te aktywne faktycznie działalności, jednoosobowe działalności gospodarcze i odejmiemy osoby, które zatrudniają inne osoby, prowadząc taką jednoosobową działalność, to uzyskamy około 1,6 miliona osób. Taką liczbę podaje nam Polski Instytut Ekonomiczny za czwarty kwartał 2020 roku. Dawid Suder, dziękujemy bardzo, podsunął nam raport ZUS-u, który podaje nam informacje na temat umów o dzieło, samych umów o dzieło, ponieważ, jako się wcześniej rzekło, GUS podaje nam sumę umów o dzieło i umów zlecenia, a raczej sumę osób, które pracują w ten sposób, tylko w ten sposób. ZUS otrzymywał od stycznia tego roku był obowiązek, żeby do ZUS-u zgłaszać wszystkie umowy o dzieło. Tak jest. To jest o tyle zaskakujące, że umowy o dzieło nie są ZUS-owane, nie są obłożone składkami ZUS-u, ale wprowadzono obowiązek zgłaszania ich do ZUS-u, więc mamy wreszcie informacje bardziej szczegółowe o tym, kto pracuje wyłącznie na umowach o dzieło. ZUS opublikował raport, który odnosi się do umów o dzieło, które zostały do niego przesłane od, w sensie informacje zostały do niego przesłane od stycznia do 30 września bieżącego roku. W sumie umów o dzieło było 1,2 miliony. Zapewne jakby się utrzymał trend rocznie, byłoby tych umów około 1,5 miliona, przy założeniu, że wszyscy wiedzą, że taki obowiązek istnieje, a to nie jest wcale takie pewne. Ale osób, które podpisywały te umowy o dzieło, było 270 tysięcy. To znaczy, że część ludzi po prostu seryjnie podpisywała umowy o dzieło, w tym na przykład ja. I pewnie 500 tysięcy umów o dzieło w tej sumie jest moich. No to gratuluję. Dziękuję bardzo, mam nadzieję, że jakaś nagroda mi się należy za to. Nagroda stachanowca późnego kapitalizmu. Medal z ziemniaka chyba, to bardziej prawdopodobne jest. Jeśli chodzi o demografię, delikatną większość stanowili mężczyźni, 53%. Wśród wszystkich pracujących, zdaje się, mężczyźni to jest 55%, więc nie ma tu dużej różnicy. Okej, okay, to mogłoby tłumaczyć. Przewagę mężczyzn w umowach o dzieło? No, delikatnie tak. Co ciekawe, jeśli spojrzymy na wiek, to okaże się, że nie są to najmłodsi pracownicy. Wśród osób, które podpisują umowy o dzieło, największą grupę stanowią ludzie w wieku 30-39 lat, czyli wczesny wiek średni. Ja wiem, że część z Was, tu 30-latków, myśli, jaki wiek średni? Zobaczycie, nawet się nie obejrzycie i pyknie. Ale ponieważ udział w tej sumie osób pracujących na umowę o dzieło, osób w wieku 20 do 29 lat jest poniżej 3%, 3 punktów procentowych mniejszy niż osób w wieku 30 do 39 lat, czyli ta grupa jest równie liczna, odrobinę mniejsza, no to dalej można mówić o tej dominacji pracy, jeśli chodzi o pracowników młodszych. Średnie wieku pracownika w Polsce to jest około 42 lat, więc poniżej średniej generalnie rzeczywiście występuje większość pracowników pracujących wyłącznie na umowy o dzieło i ja myślę, że nieco mniej jest
jest pracowników w wieku 20-29 lat ze względu na to, że ich po prostu jest mniej demograficznie. Na demografię, tak, tak. Bo te osoby do 40 to jest pik demograficzny. Ciekawe jest to, w jakich branżach głównie się podpisuje umowy o dzieło. Już nie będziemy tu straszyć liczbami, ale po kolei będzie to edukacja, działalność organizacji członkowskich, czyli NGOsy, wielkie zaskoczenie, na pewno wszyscy jesteście zaskoczeni. Działalność twórcza i kultura, znowu potężne zaskoczenie, kolejne zaskoczenie to będzie działalność związana z produkcją filmów, nagrań, wideo, czyli media. Kolejne zaskoczenie to będzie reklama i badania rynku, później jest działalność wydawnicza oraz pozostała działalność. No więc wyłania się nam z tego taki obraz dosyć typowego, takiego wręcz powiedziałbym stereotypowego prekariusza z klasy kreatywnej. Tak, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, jak widać, w dużym stopniu stoi na umowach o dzieło. Przy czym my nie wiemy w zasadzie, ile z tych osób, które podpisują umowy o dzieło, pracują tylko i wyłącznie w oparciu o umowę o dzieło. Które wyłącznie pracują na umowę o dzieło? No to co GUS podaje, te 270 tysięcy, to są osoby pracujące wyłącznie na umowę o dzieło. Tak sądzę. GUS kiedyś próbował tak szacować na rybkę, wyciągając trochę danych z ZUS-u i w tych zestawieniach, gdzie było razem umowy cywilnoprawne między 1 200 000 a 1 300 000, kiedy starał się jakoś wyodrębnić te dwie grupy, zawsze była wyraźna przewaga osób pracujących na umowach zlecenia. Umowy o dzieło zawsze stanowiły mniejszość typu 1/4, 1/3 wszystkich pracujących na umowach cywilnoprawnych. Tak. Słuchajcie, jeżeli macie jakieś dzieła, to koniecznie pamiętajcie o tym, żeby mieć jakiś tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, bo jak wam się połamie noga, to gwarantuję wam, że nie wystarczy wam hajsu na platynową płytkę, żeby ją naprawić. No, w ogóle, znaczy tytanowa się chyba bardziej przydaje niż platynowa. Chyba tak. Platynową płytkę to może się, jak jesteście dobrze wynagradzonymi menedżerami i wtedy możecie sobie ją wstawić, nawet jak nie macie złamanej nogi. To polecamy platyna zawsze na propsie. Czym się różnią te wszystkie umowy? Bo jakby mówimy ciągle o liczbach, ale nie mówimy o różnicach. W prawach, głównie w prawach. No. Mamy kodeks pracy, który zapewnia określone prawa pracownikom, większości pracowników, bo chyba około 12 milionów Polaków pracuje na umowach o pracę. Nie zawsze jest to pełen etat, ale no, z grubsza taką liczbę można rzucić. No i one mają na przykład prawo do tego, że jest określona liczba godzin w tygodniu, które mają przepracować w ramach umowy o pracę i jeżeli przekraczają, ten pracodawca wprowadza, że trzeba dodatkowe godziny przepracować, to są to nadgodziny i są odpowiednio wyżej wynagradzane. Przynajmniej teoretycznie są wyżej wynagradzane. Powinny być wyżej wynagradzane. Macie na umowach o pracę urlop, zwolnienie od pracy, te urlopy okolicznościowe. Macierzyński przede wszystkim, wychowawczy urlop. Tak, tak, to są te wolne, płatne, wolne w przypadku choroby. A jak to wygląda w przypadku umów cywilnoprawnych? Tak. Jeśli chodzi o zlecenia, to mamy ubezpieczenie zdrowotne, to już jest jeden plus, o którym wspomniałeś. Z chorobowym jest bardziej zawiła sprawa, bo ono jest dobrowolne. Czy można przy podpisywaniu umowy zlecenia zdecydować, że chcemy płacić dodatkową składkę chorobową i wtedy mamy prawo do chorowania i do chorowania i otrzymywania wynagrodzenia. Nie musimy chorzy przychodzić do pracy czy wykonywać swojej pracy. Jeśli chodzi o pozostałe te urlopy, o których mówiliśmy, macierzyńskie, wychowawcze i tak dalej, tego niestety nie ma. Nie ma wypoczynkowego urlopu, czyli jeżeli pracujemy wyłącznie na umowach cywilnoprawnych, musimy w pewnym sensie wytworzyć nadwyżkę, tak, żeby móc sobie pozwolić na urlop. Dokładnie tak. Co oznacza, że dla wielu niezbyt dobrze wynagradzanych osób nie ma urlopu. No, pracują w trybie ciągłym. Dokładnie tak. Jeśli chodzi o umowę o dzieło, one są nieoskładkowane ZUS-owsko, w związku z tym nie mają prawa do niczego. Nie odkłada się też na emeryturę. Z umowy zlecenia też odpowiedniej składka płynie na emeryturę. Nie ma też minimalnej płacy. W przypadku umów o pracę, w przypadku umów zlecenia jest minimalna płaca. Godzinowa. Minimalna godzinowa w przypadku zlecenia, minimalna miesięczna w przypadku umowy o pracę.
To teraz co? Ciekawa sprawa, czyli czym jest ta śmieciówka w zasadzie? Znaczy jest to ewidentnie pejoratywne określenie, więc trzeba się zastanowić dlaczego. Niektórzy mówią, że jest to mowa nienawiści. Nie wiem, co miało być przedmiotem tej mowy nienawiści. Uczucia umowowe na przykład. Ja myślę, że są jakby dwie płaszczyzny. Jedna to jest, do jakich praw mamy dostęp, a druga to jest, na ile wybieramy swobodnie taką formułę zatrudnienia. Jeżeli jesteśmy zmuszani do jakiejś formuły, czyli nie możemy wybrać umowy o pracę, to już pachnie umową śmieciową, bo to oznacza, że pracodawca prawdopodobnie stara się optymalizować koszty pracy, więc sięga po niestandardowe, elastyczne formy zatrudnienia. Powiedziałbym, że istnieje prekariat. Sam prekariat jest wewnętrznie zróżnicowany. Wśród prekariatu znajdują się osoby zatrudnione śmieciowo i osoby, które są po prostu prekariatem. Osoby zatrudnione śmieciowo, czyli na śmieciówkach, to są ludzie pracujący w niskich segmentach rynku pracy, raczej nisko wynagradzani, pracujący na śmieciówkach tylko dlatego, że pracodawca tnie na kosztach pracy i na ich prawach. Oni są pozbawieni tych urlopów, składek, emerytury przyszłej. Pewnie coś z tą emeryturą się w końcu stanie, że oni dostaną tą emeryturę, ale... Zobaczymy. Nie uprzedzajmy faktów, nie uprzedzajmy 2050 roku. I to jest taka najbardziej sroga forma prekariatu. I to są ewidentnie śmieciówki. Dalej mamy prekariat, który ma niestałe wynagrodzenia, ale w części, który się decyduje na to, czyli na przykład właśnie działalność profesjonalna, ponieważ przy pewnej przy pewnym hajsie jakby to nie musi być duży ciężar. Ciężarem jest ta niestałość i tak dalej, ale to jest coś jednak jakościowo innego niż brak praw pracowniczych przy okolicach minimalnej krajowej. Jest czasami wybierana ta formuła ze względu na to, że po prostu w sposób naturalny preferujemy konsumpcję teraz niż na emeryturze, dajmy na to. I czasami jest to po prostu trudno być zatrudnionym na umowie o pracę, jeśli jest się freelancerem na przykład. Są branże, które są po prostu... Tak, kiedy ja jestem freelancerem i... Uśmieciowione albo uelastycznione w zależności od tego, jak na to patrzymy. To jest pewnego rodzaju mój wybór. Te zawody techniczne, zawody kreatywne, one są w dużym stopniu uelastycznione, tak. Czyli uśmieciowione. Tak, ale jest jeszcze jedna grupa, która nie jest prekariatem, chociaż wykazuje cechy niestałości zatrudnienia. Czyli taka elita kreatywna, powiedzmy. Pracownicy IT, reżyserowie dobrze opłacani... No twórcy, którzy mają wysokie wynagrodzenia, twórcy, technicy, będący inżynierowie. Są super gwiazdami. To znaczy w takim przypadku, jak masz bardzo dużo hajsu, to praca elastyczna jest w zasadzie przywilejem. Ty sobie decydujesz o tym, z kim współpracujesz, na jakich zasadach. Masz poduszkę finansową, masz zapewne ubezpieczenie prywatne, stać cię na to, żeby opłacić składki. Możesz, jeżeli przyjdzie ci taka myśl, masz z czego odkładać na emeryturę. Masz z czego odkładać na emeryturę. Jeżeli jesteś super gwiazdą, to nawet nie musisz tego robić, bo pewnie masz ze 3 nieruchomości, które sobie wynajmujesz i które po prostu pracują i przynajmniej być może przeganiają inflację na przykład. Więc to są na przykład osoby samozatrudnione. Wiadomo, że przy pewnym poziomie dochodów wręcz standardem w Polsce jest przechodzenie na samozatrudnienie, no bo korzystamy wtedy z niższego opodatkowania, niższego składkowania, więc ten ciężar danin jest... Dobra, to zostawimy na inny odcinek. Jeszcze dwie kwestie, właściwie trzy. Kwestia zdrowotna, kwestia tego, że ludzie... Dobra, to najpierw kwestia zdrowotna. Osoby pracujące na elastycznych formach zatrudnienia raczej mają gorsze zdrowie niż osoby pracujące na stałe, ale to też się różni, ponieważ jak powiedzieliśmy, prekariat jest wewnętrznie zróżnicowany. Zupełnie inaczej ma się na przykład pielęgniarka wywalona na działalność gospodarczą, zupełnie inaczej ma się sprzątaczka, one mają się podobnie, ale zupełnie inaczej ma się ktoś z klasy kreatywnej, a zupełnie ten ktoś, kto jest elitą. W przypadku osób pracujących w niskich segmentach rynku pracy, że tak to nazwiemy, te kłopoty ze zdrowiem i fizycznym, i psychicznym są gorsze. Tutaj jest taki dodatkowy czynnik stresu, którego nie mają pracownicy etatowi. Czy to jest ten stres, że w każdej chwili mogą się zerwać zlecenia? Jak przychodzi sytuacja kryzysowa, to po prostu możemy stracić pracę bez żadnego wypowiedzenia.
to, co widzieliśmy w przypadku COVID-a, do tego dochodzi również to, że osoby na śmieciówkach, czyli jakby funkcjonujące w tym takim śmieciowym rewirze rynku pracy, często mają bardzo nieregularny czas pracy, a to w ogóle jest szkodliwe. Szkodliwe dla zdrowia, tak? Potrzebujemy rutyny jako człowiek, po prostu potrzebujemy pewnego rytmu codziennej pracy. Pracodawcy mniej chętnie inwestują w osoby na śmieciówkach albo osoby zatrudnione w sposób elastyczny. Osoby zatrudnione w ten sposób mniej chętnie się uczą, ponieważ wiedzą, że mogą być na aucie w każdym momencie. I jeszcze jedna sprawa, czyli to, w jaki sposób to oddziałuje na gospodarkę. Mamy takie porównania z czasów wielkiego kryzysu tak zwanego, czyli roku 2008 i tego, co działo się później, między Hiszpanią i Francją. Francja ma taki bardziej zamordystyczny rynek pracy. Hiszpania, dominują umowy o pracę po prostu. Hiszpania ma rynek pracy, który jest taki elastyczny, powiedzmy. Marzenie liberałów. Po kryzysie Francja miała 10% bezrobocie, Hiszpania 23% bezrobocie. Badacze twierdzą, że ponad 40% tego efektu na niekorzyść Hiszpanii wynikało właśnie z ich struktury rynku pracy. Krótko mówiąc, elastyczność oznacza, że w sytuacji kryzysowej drzewkiem się potrząsa i wszyscy ci luźno związani ze swoim pracodawcą tracą nagle zatrudnienie. Dobra. Udało się dłużej niż myśleliśmy. Ale blisko naszego celu, jakim jest 15 minut. Niniejszym dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia i do zobaczenia. Dajcie suba, dajcie lajka. Pa, pa.